Siemano wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy na jednym z wrocławskich kanałów. Jest poniedziałek, 20 kwietnia. Pierwszy dzień, kiedy można łowić ryby. Jestem w bezpiecznej odległości od Maćka, więc bez przesady, nie mamy żadnych masek. Jest dobre 10 metrów. No, 10 metrów. Dojedzie jeszcze Adrian, gdzieś tu między nami się wciśnie też w bezpiecznej odległości. Siedzimy, na razie drobne ryby. Jednego większego leszczyka Maciek spiał. No i co? Jedziemy tutaj. Dawaj do szaty wszystko. Wjeżdżać przez tą bramę. Nie, Adrianek. Czy nie wjeżdżać przez tą bramę? Siema. Siema. Ej. Porwał przypon. Nie no, grubszy przypon musi być. Widać, że leszczyk wszedł za nętę. Na delikatniejszym kiku łowię o wiele dalej. I super weszła rybka. Tylko, że muszę trochę pogrubić przypon. Jednak za delikatny, zarezerwował się mnie dzisiaj. I 0,10 gdzieś. Jedną wędkę przerabiam na grubo, na rosówkę. W tym roku będę zawsze jedną wędkę rzucał na grubasa. Haczyk, dwunastka. Tam firmy VMC. Znana firma. Zwłaszcza przez wędkarzy z tak zwanej starej szkoły. Powiem wam, zrobiłem ten klips ACS, który możecie oglądnąć, jak się go robi na moim kanale. Jeden z moich filmów. Trochę za wysokiego go zrobiłem, bo się obija o szpulę. Tu oczywiście wyssane. A tutaj na grubo sam chcemy łapać. Na grubo. Kawałek rosówki. Haczyk dwunastka. Z szerokim kolankiem. Trochę zanęty. Przypon gdzieś około 60-70 cm na oko. 60 bardziej. Byku. To byku ci bierze pewnie. O, Maciek ma. O, widzę, że amortyzację masz. Feder gumę. Przy okazji widzę, poplątasz się cały. 30 tysięcy razy. Maciek, już nie te lata, co? Maciuś? Ty, ja mam coś takiego. No. Albo byczek. Albo może wreszcie coś sensowniejszego. Byczek. Silne są te byczki tutaj, kurde, dzisiaj powiem wam. Na byczki trzeba uważać. Mają strasznie... Nie tyle bolesne, co potem źle gojące się po tych kolcach rany, po ukłuciu. Ten to w ogóle bocznie się zahaczył, ale zawsze 30 gram do wagi, potem gdzieś się zagopię go wedle regulaminu. Pierwsza możliwość, wziąłem wolne w pracy i mówię, jadę na ryby, może koledzy też będą tego samego zdania i wezmą wniosek urlopowy, wypiszą. I udało nam się we trójkę wybrać na rybki. Miałem takiego głoda, powiem wam, jeżeli chodzi o federowanie gdzieś na kanale lub odrze, że coś niesamowitego. Po udanym właśnie wędkowaniu na moście grunwaldzkim, no chciałem tego więcej po prostu. No, dzisiaj bierze średnia ryba na razie, nic większego. Jedną wędkę rzuciłem na grubo, na rosówkę. Zobaczymy. Kij Mikado Black Draft, do 40 wyrzut, 3 metry. Szczytówka węglowa.
najdelikatniejsza. No i rzuty pod drugi brzeg, rajda z holu, długi hol, fajny, sympatyczny. No zobaczymy, jak to będzie przy większej rybce. Na razie takie dłoniaczki nieco powyżej 20. Maciek tam ma lepiej, ale trochę bliżej łowi. Ja tą wędkę na grubo znacznie bliżej, około 10 metrów. No i co tu dużo gadać, walczymy. Fajna pogoda. O, powiem ci, są takie delikatne brania dość. Ale za to... Co? No? Ale powiem ci, na tym Black Draftcie to tak widać. Mam nadzieję, że na filmie też będzie dobrze widać, słuchajcie, bo jest frajda. Naprawdę finezja 100% dzisiaj na tym kiku, pikerku moim. O, ale chłopie, ty, jak do lasu żeś go wziął. Ty spokojnie, jaki tam masz przypon gruby? No to spokojnie. 12 ma. Także super kalmer z dużym leszczem, super współgrają te zanęty firmy Match Pro. Oczywiście z dodatkiem z melasowanej wody, tak z tej samej firmy. Do tego pinka, biały, o już branie. Do tego pinka, biały, trochę kastera, biały barwiony. O, ładny byczek. Ładny. Mały, ale wariat. Rybka siedzi mi w polu wędkowania. Na razie niewielka, ale dobre i to na razie. A ty co walisz do wody w ogóle, Adrian? No? Co? Lechola? Mamy tu we Wrocławiu taki sklep wędkarski Lechol na ulicy Zaporowskiej, tak po schodkach w dół się schodzi. Taki Mirek go prowadzi. Robi swoje zanęty autorskie, nie są zbyt kosztowne. Także ja tam też u niego się wyposażałem w zanęty, jak do liceum chodziłem. Bardzo dobrą ma tą piernikową, ale teraz ma za daleko do niego i no rzadko u niego kupuję, bo to jest jednak kawał drogi ode mnie spod chaty, ale ogólnie polecam wszystkim. Bardzo fajny producent, miły, sympatyczny, zawsze uśmiechnięty. Żywca też kupicie, różne wędki, no niby mały sklep, ale mnóstwo towaru. Dobrze spinningowo wyposażony, dodatki można kupić również. Fajne by było nagranie tego brania. Aha, branie masz, Adi. Fajnie się holuje na takim kiju. Rybę, nie? Kurde, zaczep mi weszło. Ty dziadu. Ale ten to się w ogóle jako plątał. Jakby się chciał powiesić. Jeżeli chcesz być na bieżąco z ekipą Fedri Fanatics, to kliknij taki przycisk tam na dole i zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Jest. Jest. Ale byczek. Maciasz. Idą jak... Patrz, jak fajnie pracuje ten kij pod takim byczkiem, widzisz? Jak będziesz takim machał, to na pewno nie wyświetlę. A już teraz co? Mamy go tu. No, widziałaś? Takie byczki. Chamy. Ale już taki. Najgorzej, że wiesz, te kolce, nie? Ale jak się umiejętnie chwyci pod kolcami. Wreszcie wpadł mi leszczyk, taki nieduży, ale jest wreszcie rybka. Taki. Dzisiaj taki rozmiar dominuje u nas na haczykach. Maciek, prezentacja ryby. Tak, no już taki
Podeszły troszkę większe. A podeszły, na razie jednego takiego. Na razie jeden, no. Nie podniecaj się. Słuchajcie, odwiedziła nas czwarta z naszej brygady. W tej chwili niestety wyłączona z łowienia, bo jest dzieciątko malutkie. Chodź Ala, pokaż się. No, mamy tutaj takiego malutkiego szkrabka. Malutkiego takiego szkrabka mamy. I niestety Ala teraz nie może łowić z nami. No, ale, nie ale jest. Się, nie? Ale jest. Przyjechała odwiedzić. I już dziecko już się uczy łowienia. O, jak się śmieję do dziadka. Tak się śmieję. Tak się śmieję do dziadka. Kurwa, jedna, druga, o. Paść na dwie. To czekaj, ja ci jedną ściągnę. Jezu, mogę ci jedną ściągnąć, proszę cię. Nie daj mu. Nie daj mu. Patrz tam na nasze, młoda. Bartek, ja jestem zawiedziona twoją zabawą aktualnie. Łe, ale tu jest ładna. Tu jest byczek. Patrz dziecko, chciałeś zobaczyć jak ojciec łoży i kurde nie ma żadnej ryby. Piękny byczek. Nie ma na razie żadnej ryby. I co zrobimy? Ale co? Co? Fajna rybałka dzisiaj. Obsztyfikutikulikan. Jak to jest? Sebastian Obsztyfikutikulikan. Oglądacie ten? Oglądacie blok ekipę? Jak ma na nazwisko Rudy? Sebastian Obsztyfikutikulikiewicz. No nie, no kurde, no co jest? Przecież nie mogę nawet napiąć szczytówki. Zobacz. Ryba życia! Ukleja! Tak jak mówię, o. A mianowicie buraczki przeze mnie nazywane to jest pinka. Dalej. Widać? Teraz. To jest pinka barwiona na kolor bordowy, czyli taki buraczkowy, no. I to, że tak powiem, imituje ochotkę, żywą ochotkę, a na pewno dłużej wytrzymuje. A dostałem to do spróbowania od kolegi Mirka, sklep Rafa, bulwar Ikara. Nie wiem, czy można to tam kupić. Dostałem to od niego prywatnie. Piękne gięcie. Piękne gięcie było. Ale pewnie znowu byczek. Osa. Tata. No. To jest osa. Tak jak mówię. Znowu byk? Mam jedną na kukurydzę i dwa brania były. Nie, fuj. Co fuj? Co fuj? No przecież byczek to taka ładna rybka. Ona taka gładziutka jest. Bo już kurwa mi się... Naprawdę ciepło zrobiło, kurde. O, patrz, nawet mi się rozebrać nie dadzą. Znowu byczek. Ale Bartek będziesz miał co jeść. Jak się Pawik schowa, to ty do góry. A ja sobie tu usiądę. Ale byk, kurde. Kurde, takie branie po przesunięciu. Ty, no przesuniesz zestaw i zaraz branie. Ale... Co? Wow. Pójdzie, poszedł.
Ła, ale byk. Ue. Wystarczyło założyć dwa białe, a nie jednego, nie? Nie, to i tak to pinka jedna. Byki kurde atakują także. Byki opanowały kanał. Maciek łowił sam. I zobaczymy, ile sam nałowił. No. Dobra, ja ważę to ogółem 6800. Czekaj, kurna. Proszę bardzo. 7, no patrz tu, 7. 7, 275. Dobra, do wody tak? Nie no, bierzemy byczki stąd. Nie no, byczki nie możemy, les się powypuszczam. No. I krzykuj swoje. A teraz siatka moja i Adriana. Jest 0-0 tam? Jakby co? Wziąłem taką mniejszą siatkę, bo nie zapowiadało się, że być było nie wiadomo ile. Tutaj dawaj tu na trawę. No. Na trawę. Jeszcze jeden został. Dwa zostały w siatce. Dobra. Mamy 0-0. Mamy 6500, 6600. No 6600. Dobra, białą rybę wypuszczamy, byczki zostawiamy. I wypuszczamy, i wypuszczamy. Zostaw już tam, nic nie zostawiam. Wypuszczamy białe ryby szybko, a byczki zostawiamy. Wszystko w dobrej kondycji. Ech, wraca. Ja miałem więcej leszczy, Maciek miał więcej. Maciek miał więcej byczka. Ech, leszcze krąpie. A u mnie byczka jest tyle dla porównania. Cofnij się trochę. To mówię, to jest 80. Tutaj nisko. 80% mojego połowu to są byczki. Dawaj, zważymy to jeszcze razem, ile tych byczków samych jest. To wsyp te twoje do mnie, bo u ciebie jest mniej. My zważymy, faktycznie zważymy, ile jest samego byczka. Dla bystrych widzów będzie to lekcja matematyki. Żeby obliczyć, ile samego byczka nam wyszło? Tak. No jest 7 kilo, kurna. 5. 6. 6. 6,70. 6,70 samego byczka. Dobra. Czas na małe podsumowanie. Łowiłem na dwa zestawy. Jeden żyłkowy, 0,14 żyłka, bardzo daleko pod drugi brzeg rzucałem. Drugi była to plecionka i na grubo, na rosówkę i na kukurydzę. Powiem tak. Fajnie brało na początku biała ryba i tak dalej, ale z czasem coraz gorzej. Po prostu coraz mniej brań, coraz więcej byczka. I suma summarum, Maciek złapał bardzo dużo byczka, ja trochę więcej białej ryby. O właśnie na kukurydzę mi coś bierze. I myślę, że te wyniki są fajne, chociaż ryby nieduże, ale waleczne za to. Ja się nałowiłem. Super doświadczenie, elegancki zestaw 0,14, pierwszy raz w życiu założyłem taki i powiem wam, no trzeba mocno zacinać, ale amortyzacja holu jest tak bezpieczna, że myślę każdy spokojnie by wyciągnął fajną rybkę, umiejętnie jeszcze regulując hamulcem. Reasumując, pierwszy dzień wolności, wyszliśmy po prostu na ryby, wzięliśmy wolne i nagraliśmy ten materiał, myślę, że wam się podobał. Jeżeli podobało się i inne filmy też się podobają wam, tutaj subskrybuj. To jest taki przycisk poniżej po prostu na czerwono. Łapkę w górę zostaw i trzymajcie się do następnego naszego filmu. Tylko czyste wędkarstwo. Feder Fanatics. I pozdrowionka dla wszystkich.
i łapka w górę. Trzymajcie się. Słuchajcie, wracamy z dzisiejszego wyjazdu. Jak widzieliście, nałowiliśmy dużo byczków. No, trochę szkoda było to wyrzucić, bo jest ich, nie wiem, 40-50 sztuk. I tak sobie pomyśleliśmy, a może by je, no, coś z nimi zrobić. No i ja wpadłem na taki jeden pomysł, razem zresztą z Bartkiem, że coś z nimi zrobimy. Ale co z nimi zrobimy, to tylko dla wtajemniczonych. Subujcie nasz kanał i wtedy pokażemy, co zrobimy z byczkami.